O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka. Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Jakoś tak rok temu pani u nas była. No właśnie, ten czas szybko leci, ale przyjemnie być tutaj znowu. My się też bardzo cieszymy. Wtedy promowała pani kandydaturę Rafała Trzaskowskiego, mówiąc młodzieżowym językiem, nie pikło. Ale kapitał zgromadzony bardzo duży i pozytywna energia i to, że jednak Rafał Trzaskowski cieszy się bardzo dużą popularnością Polaków. Praca nie poszła na marne. Ale przewodniczącym Platformy jest Donald Tusk. No i to świetnie. No, mamy nie i Donalda Tuska. Myślałem, że postawić się na rzeczywiście mamy nowego Donalda człowieka. Tuska, człowieka z wielkim doświadczeniem, z wielkim autorytetem i mamy Rafała Trzaskowskiego i mamy jeszcze kilka świetnych osób, bo polityka to drużyna, a Platforma, a teraz nawet szerzej koalicja, ma bardzo dobrą drużynę. No kiedy czas na zmianę pokoleniową w tej partii? Na coś zupełnie nowego? Cały czas zmiana pokoleniowa następuje. Mamy coraz więcej młodych polityków, którzy świetnie funkcjonują, zdobywają popularność, są bardzo kreatywni, a dobre ugrupowanie polityczne to jest takie, kiedy jest miejsce i dla debiutantów, dla tych młodych, którzy mają doświadczenie i także dla seniorów, bo w polityce doświadczenie jest bardzo potrzebne. No może jest bardzo potrzebne, ale jakaś nowa jakość jest może potrzebna, żeby ta platforma wreszcie się odbiła. Znaczy jakość nowa jest potrzebna i platforma się odbija, w ogóle jest potrzebna nowa jakość w polskiej polityce, dlatego, że nasza polityka przestała być oparta na wartościach, jest oparta na kłamstwie, na oszuści. Nie może być tak, że każde wystąpienie premiera to są całe zdania, które nie są prawdą. No ostatnio w Sejmie, kiedy pan premier bronił ministra Czarnka, cytował badania i badania umiejętności polskich uczniów. Świetne, doskonałe, tylko zapomniał, że to z czasów, kiedy były jeszcze gimnazja i to były badania oceniające dorobek i uczniów, i nauczycieli z czasów gimnazjów. A tutaj pan premier zapomniał, że to jego ugrupowanie te gimnazja zlikwidowało, więc może czasami cytując coś lepiej sprawdzić. A pani się nie podoba likwidacja gimnazjów? Nie. Dlaczego? Nie. Dlatego, że gimnazja rzeczywiście przez wiele osób na początku przyjmowane z nieufnością dały szanse wyrównywanie umiejętności uczniów z mniejszych ośrodków, wyrównywały te szanse i pokazały, że polska młodzież, pierwsze polskie dzieci, kiedy mają szansę, uczą, są świetnie, są kreatywne i nawet są bardzo dobre no w matematyce. Dobrze. Platforma wraca do władzy, przywraca gimnazja, tak? Nie można znowu wszystkiego w oświacie Polski demolować, to się już stało, natomiast na pewno trzeba stworzyć warunki, po pierwsze, żeby szkoły znowu poczuły, że są wolne, żeby nauczyciele, a mamy świetnych nauczycieli w naszym kraju, tutaj chyba nikt nie zapanuje, mieli możliwość. Pani marszałek, ale jak przełożymy, żeby szkoły poczuły, że są wolne na program wyborczy? Nie na program wyborczy. Ja czekam na jakieś konkretne propozycje Platformy Obywatelskiej. Nie można wrócić do tego, co było, bo ta demo nastąpi, to coś stało. Już się stało. Na pewno trzeba zdecentralizować szkoły, to dyrektorzy i nauczyciele muszą mieć duży wpływ na to, jak będą realizować podstawy programowe. Oni wiedzą najlepiej, czyli jak likwidujemy kuratorię oświaty i one są potrzebne, ale nie mogą tak gwałtownie wchodzić w życie szkół. W tej chwili kurator decyduje o tym, kto może uczyć, jak może uczyć. Nie sprawdza się tego, jakim autorytetem jest otoczony nauczyciel w danej szkole. A jak się autorytet mierzy? Będziecie mieli jakieś autorytetometry? Pan doskonale wie, o co chodzi. Są nauczyciele, którzy budzą zaufanie uczniów, którzy osiągają świetne wyniki nauczania w danych szkołach, a nie może być tylko tak, że pan, tak jak pan minister Czarnek chce, będą tylko nauczyciele, którzy posłusznie wykonują jego wolę. Pani marszałek. Z siłą polskiej edukacji zawsze byli nauczyciele i uczniowie, ale nauczyciele, którzy mogli wykorzystać swoje umiejętności. Pani marszałek. Poza tym, to co trzeba robić w polskiej szkole, poza tą wiedzą, którą każdy z nas musi mieć, wiedzą podstawową, po to, żeby móc umieć szukać specjalności, odkryć, co nas naprawdę interesuje. Młodzi ludzie w szkole muszą nauczyć się współpracy i działań wspólnych. A tego polskiej szkole nie ma i to trzeba znowu zrobić. Nie ma tego konkretu. Jak to nie ma konkretu? Pani marszałek, dwa dni temu była tu wicemarszałek, przepraszam, pani marszałek Witek. Przyjechała program Polski Ład. Konkrety. No, dzisiaj, jakie konkrety są w Polskim Ładzie? Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, wie to pan, nie jest konkret? W Polskim Ładzie głównie są zapisy o tym,
za co pan i ja będziemy musieli zapłacić. Kwota wolna od podatku, ciągle słyszymy, że ma być wprowadzona, nie jest wprowadzona. Słyszymy, że mają być emerytury wolne od podatku. Ale dzisiaj właśnie przedstawiono założenia ustawy, jak pani słuchała, ile kto będzie płacił. No właśnie. I to nie jest konkret? Ja, każdy z nas za to, co wymyślił rząd, będzie musiał zapłacić. No, nikt się z nami nie konsultuje, czy my chcemy za to wszystko płacić. Nikt się nie zapłacił, czy chcą Polacy płacić za wielkie inwestycje, które nie wiadomo, czy zostaną wybudowane. Nikt nas nie zapytał, czy chcemy płacić za to, że w spółkach Skarbu Państwa jest nepotyzm. Nikt nas o to nie pyta. Okay. Rząd ogłasza, że teraz pan, pani, pan zapłaci na to, co myśmy sobie wymyślili. Tak się nie prowadzi polityki szanującej obywateli. Ale jest konkret. Wyższa kwota wolna od podatku. Ale o jej nie ma. A pamięta pani, kiedyś Platforma też miała konkret 3 razy 15. Co z tego wyszło? Ale dobrze, ale czasy się zmieniły i to było bardzo dawno temu. No to pytam, co teraz macie, pani marszałek? O kwocie wolnej od podatku słyszymy, odkąd PiS doszedł do władzy, czyli od 6 lat. I tej kwoty wolnej od podatku, jak nie było, tak nie ma. I nie będzie? Teraz moim zdaniem będzie bardzo okrojona, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, sposób, jaki ten rząd zadłużył Polskę, w ciągu roku zadłużono Polskę tak, jak zadłużała się przez ostatnie 10 lat. I my, pan, wszyscy będziemy musieli za to zapłacić, więc to są konkrety, to prawda. Okay. Zadłużenie Polski. A jeździ pani dzisiaj cały dzień po regionie leszczyńskim i tylko narzeka pani na PiS, czy przedstawia pani jakieś... W ogóle nie rozmawiamy o PiSie. Czy przedstawia pani jakieś propozycje, jakąś nową jakość platformy, coś, na co ludzie będą mogli zagłosować? Nie rozmawialiśmy w ogóle o PiSie, bo rozmawialiśmy o problemach, które Polaków dotyczą i te obszary są. Pierwszy, o którym już mówiliśmy, edukacja, zdrowie, sądownictwo, ekologia, problemy wsi, a teraz do dodatek dochodzi piąty problem, bardzo poważny, o którym Polacy mówią, to jest wolność mediów i to, co PiS zamierza zrobić ze stacją TVN24. I to są problemy, o których Polacy rozmawiają i pytają się, Na wolność mediów to może lepiej nie wchodźcie, bo to grząski grunt, że nie będę przypominał redakcji wprost. Wie pan co, ale ja bym chciała, żebyśmy o tym porozmawiali. Kraj jest demokratyczny tylko wtedy, kiedy dziennikarze mogą pisać, ale pisać to, do czego są przekonani, pisać prawdę, informować o sprawach trudnych. I gdyby nie dziennikarze w naszym kraju, nie wiedzielibyśmy o wielu sprawach różnych z okresu naszej historii. Ale nie może być tak, że ktoś centralnie decyduje, co Polacy mogą oglądać w telewizji, a czego nie mogą. Jakie gazety mogą czytać, a jakich nie mogą. I to jest bardzo poważny problem, bo skoro o tym problemie mówi prezydent Stanów Zjednoczonych w rozmowie, to znaczy, że nie słyszałem, że prezydent Biden jest zainteresowany sprawą TVN-u i o wolności mediów. No, i były rozmowy na ten temat. Podobno ten doradca tak do końca się aż nie wyraził. Rozmawiano na ten temat. To jest bardzo poważny problem i pamiętajmy, kraje demokratyczne są wtedy i mogą mówić, że są w pełni demokratyczne, jeżeli jest spełnione kilka warunków. Pierwsze to jest praworządność, przestrzeganie konstytucji i wolne media. A niestety w tych trzech obszarach w Polsce mamy bardzo poważne problemy i nikt się obywateli nie pytał, czy tego chcą, tylko ktoś postanowił, że w Polsce zrobi Węgry, a ja się na to nie godzę i ci moi rozmówcy dzisiejsi i z innych dni mówią o tym, że nie chcemy być krajem tak zarządzanym, jakim są Węgry. Kraj demokratyczny to taki, gdzie ludzie mają prawo wyboru między dwoma propozycjami, czy trzema propozycjami, czterema. Pięcioma w Polsce. Oczywiście. Tak jest. Ciągle się nie dowiedzę, jaka jest wasza propozycja. Ale na co? Na Polski Ład? Na Polski Ład na przykład. Nie, chcemy, ale wie pan, pyta pan o rzeczy, o których mówimy od dawna. Chcemy Polski demokratycznej, Polski samorządowej, Polski otwartej, Polski z dobrą ochroną zdrowia, kiedy nie będzie się czekało kilku miesięcy na wizytę u specjalisty, kiedy będzie łatwy dostęp do badań, bo mamy świetnych lekarzy, doskonałych lekarzy, ale Polacy bardzo długo czekają na wizytę. Zarządów Platformy Obywatelskiej nie czekali. Czekali, ale była zdecydowanie krótsza sytuacja, jak jest teraz. Uruchomiono program szybką ścieżkę onkologiczną, która zaczęła przynosić działania. Zrobiono bardzo wiele rzeczy. Nie zmieni się ochrony zdrowia w ciągu jednego roku czy dwóch, ale rozpoczęliśmy dobry proces. Natomiast ta centralizacja, która w tej chwili następuje, spowodowała, że czekamy dłużej. No to doszła pandemia i rzeczywiście moim zdaniem przez złą decyzję, że Polacy mogli się leczyć tylko za pomocą teleporad, wiele osób popadło w ciężkie choroby i teraz ma duże problemy, żeby wrócić do zdrowia, a wiele osób niestety będzie musiało, ciężko choruje, nie wiadomo jakich los ich czeka, więc to są poważne sprawy. A czy jest coś, gdzie mówicie jednym głosem razem z PiS-em?
Na przykład a propos szczepień. My głośno mówimy, że szczepienia są konieczne i potrzebne i rzeczywiście część polityków Prawa i Sprawiedliwości, minister Niedzielski bardzo głośno mówi o tym, szczepcie się Polacy, to jest bardzo ważne, to nie dotyczy tylko waszego bezpieczeństwa, ale waszych najbliższych, przyjaciół, ludzi, z którymi macie kontakt, z którymi pracujecie. Wy mówicie... Szczepcie się. A mówicie, musicie się szczepić, czy szczepcie się? Szczepcie się, musicie się szczepić. To jest wasz obowiązek, jako, jeżeli chcecie coś dobrego zrobić. Widzi pani te sceny, które się w ostatnich dniach rozgrywają pod tymi punktami szczepień? Powiem panu tak, błąd i rząd zrobił błąd, dlatego że była szansa na zrobienie promocji szczepień. I tą promocję zrobiono źle, bo samymi billboardami nie przekonamy Polaków, którzy mają wątpliwości, którzy słyszą taki szum medialny o tym, o zagrożeniu szczepieniami, że billboardy ich nie przekonają. Nie było rzetelnej informacji w mediach państwowych o tym, dlaczego należy się szczepiać, jakie skutki dobre przynosi szczepienie. Nie było ekspertów, natomiast były osoby, które kwestionowały w tych mediach wartość szczepień. I to był błąd rządu, trzeba to naprawić. Wiem, że minister Niedzielski robi wszystko, żeby Polaków do tego przekonać, ale to musimy robić wszyscy. Od mediów, po kościół, po nauczycieli, każdy z nas powinien namawiać do szczepienia. Pani namawia swoich sympatyków. Tak. Ale powiem panu, że na każdym spotkaniu, na którym jestem, pytam się, czy są ludzie zaszczepieni. Do tej A jak nie, to wyjść. Nie, ale... Na szczęście spotkałam tylko jedną osobę, która nie była zaszczepiona. I mogła zostać na spotkaniu. Mogła zostać, ale chyba teraz się zaszczepi. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.